Premiera Spisu Smoleńskiego odbyła się w Poznaniu w lutym tego roku. Legnica jest pierwszym miastem poza Wielkopolską, gdzie spektakl można było obejrzeć. Samolot rozbija się przy lądowaniu. To chyba normalne. U was eta normalna? No nie, u nas nie, ale u was eta normalna. Część środowisk prawicowych oburzonych jest treścią spektaklu. Nie ma żadnych takich słów, które można by odnosić jako obraźliwe do którejkolwiek z ofiar katastrofy smoleńskiej. Są owszem przytaczane, cytowane wyzwiska, które zwolennicy PiS-u kierują pod adresem Platformy Obywatelskiej, ogólnie znane, używane w internetowych wypowiedziach. I jest też seria wyzwisk, które przeciwnicy PiS-u kierują pod adresem PiS-u, ale to są po prostu cytaty z rzeczywistości. Jednakże to tylko opis rzeczywistości protestujących pod Legnickim Teatrem nie przekonuje. Wśród protestujących pojawiło się także 3 radnych Prawa i Sprawiedliwości. To obraz obłucza, że kpi sobie z takich dla nas świętych tematów, jakim była tragedia czy zamach smoleński. To są kpiny, bo przynajmniej te teksty, które były podawane, te teksty są po prostu obrazoburcze. Może artysta widzieć to inaczej, ale my też widzimy inaczej i po prostu to po prostu w nas wszystkich uderza. Reżyser wyszedł do protestujących i chciał z nimi porozmawiać. W latach 70. należałem do grupy, która pierwsza w Polsce organizowała protesty polityczne przeciwko. To nie jest kłamstwo, to jest prawda. Przykre, tym bardziej przykre, że taki człowiek w ten sposób. Kto pana tu zaprosił? Ja w tym teatrze wyreżyserowałem 7 przedstawień, w tym Dziady Adama Mickiewicza i Róże Stefana Żeromskiego. Bardzo patriotyczne przedstawienia. Moje uczucia patriotyczne. Ja uważam, że to, co robi pan Maciarewicz wokół Smoleńska, to jest niepotrzebny hałas, wrzask, propaganda kłamliwa. Jednak ani biografia, ani dorobek artystyczny Raczaka nie przekonał tych, którzy pod teatr przyszli protestować. Była działaczka Solidarności sztuką jest oburzona. Ośmieszanie tych, którzy domagają się prawdy smoleńskiej, uczciwego śledztwa, których nazywa się sektą smoleńską, oszołomami, maniakami, ale to mniejsza, nas można ośmieszać, ale ośmiesza się poległych pod Smoleńskiem, którzy są naszymi wielkimi postaciami narodowymi. To, że spektakl teatralny wywołuje emocje, to tylko dobrze, bo to natychmiast wpływa na sprzedaż, to znaczy na to, że musieliśmy zwiększyć widownię i właściwie jeszcze w tej chwili dostawiamy krzesła dla zainteresowanych. To, że wywołuje takie emocje, trochę niedobrze, bo wstyd. Ja się wstydzę bardzo kolejny raz za Legnicę, za to, że ona znowu przejdzie do historii jako stolica Ciemnogrodu. Protest odbył się spokojnie, pod czujnym okiem policji. Reżyser zapowiedział, że ze spiskiem smoleńskim będzie pojawiał się w kolejnych polskich miastach.